Siemaneczko, brodeczki, jak tam u was wakacje? U mnie całkiem spoko, standardowo kierownica jest przygotowana, drążek zmiany biegów jest przygotowany, no więc co można robić w wakacje, a szczególnie co może robić państwo w wakacje? No grać sobie, nagrywać dla was filmy, albo jakieś inne głupoty, ale o tym już nie wspominajmy. Ale ogólnie nie ogarnięcie sytuacji. Ostatnio dostałem zarąbisty monitor stricte do symulatorów i do sim racingu. Jeżeli ktoś nie wie, to ja jestem ogólnie wielkim fanem Formuły 1 i oglądam prawie każdy wyścig jak mogę. No i dodatkowo, kochani, ten monitor, który właśnie ostatnio dostałem, nadaje się idealnie do symulatorów i idealnie do sim racingu, czyli do wyścigów przez komputer. No monitor jest mega kozacki, ma mega zarąbiście pochylony ekran, taki jakby zaokrąglony do ciebie, co nie? Jak dla mnie naprawdę kozak, wygląda przekozacko. Ma 34 cale, ja czasami kiedyś takiego jeszcze, jak byłem takim małym żdelem, to ja nawet tyle takiego telewizora nie miałem. Jak jeździcie, to on komponuje się właśnie w taki sposób. Bardziej wam pokażę, jak komponuje się w Formule 1. No, jest naprawdę kozacko, dodatkowo ma budowany. A co najważniejsze, ma zarąbisty pilocik, którym na przykład możemy sobie elegancko tutaj różne funkcje zmieniać. Na przykład sobie zechcemy ustawić funkcję dźwięku i są różne funkcje. Na przykład funkcja RCG jest do właśnie do wyścigów i tak dalej, do gier wyścigowych. Są również funkcje FPS i tak dalej. Są specjalne game mody, gdzie zmienia nam się jakby grafika całego monitoru. Monitora nie wiem, czy to widzicie dobrze. Na przykład jest specjalna właśnie do gier RPG, do sim racingu, do gier FPS-owych. Ja wybieram do racingu, bo no najładniej to wygląda, naprawdę zarąbiście wygląda. Ma różne też ten monitor funkcje HDR. Teraz aktualnie HDR mam wyłączone, ale mogę HDR włączyć specjalny do gier, do cinema i display HDR. Ja włączę sobie game HDR. Naprawdę teraz wygląda kozacko. No i chyba tyle z takich ważniejszych funkcji. Możemy oczywiście podgłośniać się ten głośnik i ściszać. On w ogóle ten monitor ma wbudowany taki subwoofer, więc naprawdę i basy, i po prostu wszystkie takie zwykłe dźwięki no po prostu są zarąbiste. Oczywiście przetestujemy sobie ten monitor w Euro Truck Simulator 2, w Farming Simulator i w jakichś tam innych symulatorkach, Assetto Corsa, Formuła 1. Dźwięk jest również zarąbisty, ale wiecie co, chyba będę zmuszony jednak przejść na słuchawki z tego oto względu, ponieważ żeby mikrofon nie zbierał też tego, co aktualnie zbiera mój głośnik, a ten głośnik naprawdę z monitora jest mega, mega głośny, aż sam jestem w ogromnym szoku, jak głośny jest ten głośnik. Naprawdę kozacka sprawa. Pojedziemy sobie jeszcze jakiś wyścig koniecznie. Idziemy sobie kwalifikacje. Zaraz zobaczymy, jak nam pójdzie. Ale ciemno, fajnie jest, że tak naprawdę odczuwa się tę bardzo tą ciemność. Przez ten deszcz aktualnie, czyli te zachmurzenie duże na torze. Ale coś, co jest naprawdę zarąbiste, to jest na pewno sprawa, że... To jest na pewno sprawa, kochani, że po prostu ja widzę dwa lusterka teraz w Formule 1, co nie? I to jest, zobaczcie, nawet jakbym miał tak, to ja widzę naprawdę teraz w pełni dwa lusterka, co jest naprawdę zarąbiste. Masakra. I atak na Verstappena na pierwszym okrążeniu. Boże. Co chłop zrobił w ogóle? Widzieliście to? Widzieliście to? Ale wam powiem, że naprawdę w Eurotracku też to wygląda bardzo kozacko. Szczególnie z tymi teraz HDR-ami i tymi wszystkimi po prostu rzeczami. Naprawdę działa to kozacko. Bardzo, szczególnie jak na przykład teraz pada deszcz, to ja naprawdę widzę, jak to dobrze działa wszystko. O kurde. Ale możemy też zrobić na tym szerokim monitorze, naprawdę rozgrywka na takim dużym monitorze jest o wiele taka bardziej realistyczna, bo nie dość, że macie większe pole do widzenia, to dla mnie no to wydaje się to mega tak realne. Ale w sumie to możemy jeszcze zrobić jeszcze jedną rzecz, którą wam zaraz pokażę. Możemy jeszcze na przykład oddalić fotel,
żeby być jeszcze bardziej do tyłu. O, na przykład tak jak teraz, co nie? Że teraz widzimy aż dwa lusterka w Eurotrucku, co nie? To jest kozackie, bo widzimy prawą i lewą stronę jednocześnie. A teraz na tym monitorze widzę, że tak powiem, całą ciężarówkę i widzę prawe lusterko i widzę lewe lusterko. Jest całkowicie inna w ogóle aspekt gry, naprawdę. Ja jestem w takim szoku. Jestem naprawdę w silnym szoku. Jestem w silnym szoku. Naprawdę, po prostu doznania na tym monitorze są 5 razy lepsze. Jeżeli ktoś kiedyś powiedział, że ten monitor nadaje się do symulatorów, to mogę mu w 100% powiedzieć, że tak, ten monitor nadaje się do symulatorów. Dobra, kochani, sprawdzimy to jeszcze, jak to będzie działać nam w farmingu. Mam nadzieję, że spoko. Przyłączmy się na pociąg. O kurde, o bizon. Jak to będzie wyglądało na bizonie? Ja cię kręcę, teraz koszenie bizonem to przechodzi całkowicie na inny... Widzę na inny poziom, ja cię kręcę. O, powiem, wszystko widać w tym ciągniku. I tak samo tutaj identycznie to działa. Dwa lusterka, bardzo dobrze. Bardzo szeroko tu wszystko widzimy. No, naprawdę jest super. Co najważniejsze też na przykład w farmingu, ten ekran wcale nie jest taki rozciągnięty, tylko to jest wszystko tak dobrze wyskalowane. Nie no, jest kozaczek. Jest naprawdę super. No, naprawdę się... Ja teraz w tym monitorze czuję się delikatnie, jakbym naprawdę siedział w tym kombajnie. Czuć teraz tą wysokość, gdy właśnie ekran jest większy. Ale super, patrzcie, że tutaj cały header objął ten monitor, co nie? On nie wiem, ile ten header ma, 7 metrów czy coś? I cały monitor został objęty przez header. I idealnie widać cały header, cały calutki header widać. Ale jazda. Prawdę, kozak. Masakra, ale kozak. To tak samo prawie widzę aż drugie lusterko, co nie? No widzę cały samochód. Idealnie. Ale... Co jest? No muszę wam powiedzieć, że monitor mnie naprawdę pozytywnie zaskoczył i chyba będę go używał do większości symulatorów, bo naprawdę obszar, jaki ja widzę, to jest bardzo porównywalny do tego, jakby się miało cały telewizor. Wiecie, to też nie jest telewizor, on nie jest wysoki i szeroki, tylko on jest taki troszeczkę węższy, a szeroki, co nie? I to daje taką zarąbistą panoramę. To daje naprawdę super przeżycia. Jeszcze ten funkcję te HDR, te funkcje w ogóle nawet tego głośnika, co nie? Który ulepsza dźwięki silnika, jest znakomity. No niestety nie mogłem wam tego tak aż bardzo pokazać, bo jednak zsynchronizowałoby mi się to z mikrofonem. Ale no, przekozacka sprawa, przekozacka. Próbowałem to w różnych grach, co nie, symulacyjnych i jest po prostu super. Czy w farmingu, czy w Eurotrucku, czy w takiej formule, czy w Assetto. Naprawdę jest zarąbista sprawa. Nawet próbowałem odpalić to w Counter-Strike'u, Global Offensive, i rozciągnąć ekran, to nawet głowy były takie, to było łatwiej heady strzelać. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, link w opisie, tam znajdziecie ważne informacje na temat tego monitora, możecie sobie ogarnąć, możecie sobie nawet kupić. Bardzo fajna sprawa, bardzo wam polecam. Na przykład też napiszcie w komentarzu, co was najbardziej zdziwiło, że w którą grę grałem, że na przykład, o kurde, moje social graf Assetto Corse, no czasami mi się zdarza. No i zostawcie w końcu subskrypcję na kanale, łapkę w górę, no i wbijajcie na grupę Kuchenna Flota Majstrzel 24 na Facebooku i na Discordzie. To wszystko już w dzisiejszym odcinku. Do zobaczyska, hejo!